Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję monitora. Niedawno był monitor na USB, a dzisiaj będzie konstrukcja AOC, o którą sami się pytaliście niejednokrotnie, sugerując tutaj design Apple'owski, a będzie to monitor 3D, dokładny model D2769VH. Zapraszam! Dzisiaj trochę inaczej niż w wcześniejszą recenzję, nie zacznę od parametrów technicznych, ale właśnie od wyglądu i wykonania. Powiem Wam, że ten design może się niektórym podobać i chyba słusznie tutaj sami niejednokrotnie porównaliście ten monitor AOC D2769VH do komputerów Apple. Zobaczcie na wykonanie tej konstrukcji, całość jest po prostu rewelacyjnie spasowana, doskonale przemyślana. Zaraz sobie go odpalimy, to zobaczycie, że ta ramka, która praktycznie jest niewidoczna w takim ujęciu, jest bardzo, bardzo cienka, ta górna i boczne. Dolna jest trochę szersza, a to z uwagi na to, że tutaj mamy panel z guzikami, to są fizyczne guziki od spodu, zaraz to sobie zobaczymy. Sama podstawa bardzo dobrze wygląda również właśnie w takim ujęciu designerskim. Całość cieniutka, a mamy tutaj jeszcze tylne podświetlanie, tak więc duży plus. Oczywiście pewne przegrubienie jest na środku. Tutaj słuchajcie, do góry, moi drodzy, otworki wentylacyjne do samego monitora. Jak już jesteśmy z tyłu, to zobaczmy tutaj na wykonanie. W części to jest błyszczący plastik, który bardzo szybko się brudzi, niestety, i też wszystko odbija. Natomiast ta dolna część to, zobaczcie, piękny matowy plastik, który przypominam dodatkowo szczotkowany aluminium. Mamy możliwość instalacji tego monitora na ścianie, także tutaj wsparcie dla WESA. Jest wejście zasilające, zabezpieczenie monitora, no i wejścia. Tutaj od razu sobie już przechodzimy powoli do parametrów technicznych. Co do wejść, mamy tutaj wejście i wyjście audio, obydwa to 3,5 mm mini jacki. Ten monitor również posiada wbudowane głośniki. Jeżeli chodzi o wejścia wideo, to jest DSAP, czyli jeszcze analogowe, i dwa cyfrowe porty HDMI, HDMI pełnowymiarowe. Niestety nie ma tutaj ani DisplayPort, ani DVI. Szkoda, naprawdę szkoda, bo to wyposażenie w porty jest ubogie. Sama podstawa nie posiada również żadnego otworu na aranżację kablowania, natomiast no ona jest stosunkowo tak nieduża, że tutaj nic takiego by się nie zmieściło. To niestety wiąże się też z kolejną moim zdaniem wadą, a jednocześnie cechą tego monitora, czyli stosunkowo nieduże możliwości jego regulacji. Tego monitora w zasadzie no niewiele go ustawimy, bo tak, cała podstawa obraca się razem z monitorem. Nie podniesiemy go ani do góry, ani go w dół nie obniżymy. Jeżeli chodzi o kąty wychylenia, to te też są stosunkowo niewielkie. Także no moim zdaniem pod tym względem producent mógł się postarać troszeczkę lepiej. I przechodząc od razu do parametrów technicznych. Ja myślę, że też wielu z Was się już domyśla, chociażby z samego modelu. To jest konstrukcja 27-calowa. Oczywiście Full HD 1920x1080 pikseli. Odświeżanie 5 milisekund. Co do kontrastu, mówię tu o standardowym 1000:1, nie biorę pod uwagę w ogóle tutaj kontrastu dynamicznego. To jest matryca IPS dodatkowo ze wsparciem dla funkcji 3D. Co do jakości wyświetlanego obrazu, tutaj trudno mieć jakiekolwiek uwagi, z jednym małym, ale o którym kilka słów za chwilę. W tym momencie w pomieszczeniu jest praktycznie całkowicie ciemno, ja tutaj mam załadowaną tapetę z takimi kolorkami, powiedzmy, i trochę jaśniejszymi, żywymi, ale też mamy ciemniejsze elementy, jak na przykład pień tego drzewa. Sprawdźmy sobie kąty. Z uwagi na niedużą regulację tego monitora, ja sobie po prostu tą kamerą troszeczkę pojeżdżę, tak, w górę, w dół i na boki, i sami ocenicie, czy tutaj mam jakieś sensowne zmiany. W tym momencie zniżamy się na dół, niżej już chyba nie ma sensu, wracamy i jedziemy sobie do góry. W tym momencie patrzycie tak, jak ja bym patrzył na ten monitor mniej więcej z góry. Wracamy z powrotem do swojego pierwotnego położenia i słuchajcie, jedziemy na boki. Mam nadzieję, że tu się o nic nie pozabijam. No. Zobaczcie. Myślę, że już teraz mogę powiedzieć, że jest pięknie. Kolory są żywe, nasycone. Myślę, że nawet grafik tego monitora by się nie powstydził, pod warunkiem, że użytkowałby go
w ciemnym pomieszczeniu. Dlaczego w ciemnym? No to już chyba wszyscy wiecie, właśnie z uwagi na nieszczęsną powierzchnię odblaskową, która działa niczym idealne lustro. Teraz, kiedy włączony jest ten monitor, możecie zobaczyć, jak cienka jest to ramka. Tam mam przód wytarte cyferki, więc sobie zobaczymy tutaj. Zobaczcie, to jest niecałe w zasadzie 1,5 cm, także trochę uciekłem. O, zobaczcie, to jest jakiś centymetr, 2 mm, także bardzo, bardzo cienka ramka. Co z kolei tutaj aż chce się, żeby tych monitorów ustawić 3 i sobie tak pograć na 3 monitorach. Także powiem Wam, że pod tym względem naprawdę rewelacja. Menu OSD, słuchajcie, monitora jak na EOS jest bardzo standardowe, dostępne przede wszystkim w języku polskim. Mamy tutaj szereg ustawień, które pozwolą nam na zmianę praktycznie wszystkich najważniejszych parametrów pracy monitora. Oczywiście w zależności od tego również, z jakiego trybu korzystamy. Tych zmian, tych możliwości zmian ustawień jest naprawdę sporo i są oczywiście również zmiany dotyczące 3D. Z tego sobie wyjdziemy, ponieważ również te przyciski, które są tutaj na dole ramki, one umożliwiają nam szybki dostęp do niektórych opcji, m.in. do regulacji głośności, m.in. do wyboru wejścia, chyba to jest jedynka, tak? I oczywiście również do zmiany ustawień 3D. Jak już przy 3D jesteśmy, no to zobaczmy, jaką tutaj mam obsługę. Przede wszystkim jest to możliwość konwersji obrazu z 2D do 3D. Oczywiście mamy dwa ustawienia 3D, side by side, góra, dół i boki. Jeżeli chodzi o to, jak on sprawdza się w praktyce, no to moi drodzy, w tym momencie macie przykładowy obraz przekonwertowany tutaj, z tym, że musiałby być taki plik. Jeżeli sobie to wrzucimy w 2D i do 3D damy, no to wygląda to troszeczkę lepiej, no natomiast oczywiście czytelne jako tako nie jest. Dlaczego? No bo oczywiście potrzebujecie do tego okulary. Takie oto sprytne okulary, które producent dostarcza w zestawie. Nie wiem, czy tylko w tym, który dotarł do testów, natomiast ja dostałem tylko niestety jedną parę tych okularów. Nie było nawet jakichś tutaj większych nakładek. Jeżeli chodzi o ich wykonanie, to bym powiedział, że jest takie na średnim poziomie. No, w porównaniu do monitora jest słabo, jeżeli chodzi o te okulary. Słuchajcie, powoli przechodzimy sobie do tego, co jest najważniejsze i co jest cechą wyróżniającą właśnie monitora AOC D2769VH. To jest 3D, możliwość wyświetlania tego obrazu w 3D, jak również zmiany z 2D do 3D i kilka słów na temat tego 3D. Ani to nie jest pierwszy monitor 3D, z którym się spotkałem, ani to też nie jest w ogóle pierwsze 3D, z którym się spotkałem. Pomijając już kwestię kina, miałem tutaj i monitory, i telewizory 3D, również projektory. I powiem Wam, że efekt, chyba po jakimś czasie po prostu człowiek się przyzwyczaja, bo już aż tak mocno nie porywa. Natomiast jest widoczne, ta głębia jest widoczna, te 27 cali to myślę, że to jest absolutne minimum do tego, żeby mówić tutaj o fajnych w ogóle efektach 3D. Jeszcze lepiej sprawdziłoby się to na większym rozmiarze, co miałem okazję też testować na chociażby telewizorach 3D. Tam wtedy to wygląda naprawdę jeszcze lepiej, od tego Golasa schowamy, szybko przeskoczymy gdzieś indziej. I kilka słów na temat samego efektu. Jeżeli mamy film 3D, tak jak na przykład tutaj w tym momencie Rio, efekt jest naprawdę bardzo, bardzo dobry i film ogląda się z dużą przyjemnością. To nie są okulary migawkowe, dlatego komfort do oglądania takiego filmu 3D jest też zdecydowanie lepszy niż w przypadku 3D stereoskopowego, gdzie mamy te okulary migawkowe, tak? Na przykład NVIDIA 3D Vision. Z drugiej strony, jeżeli gramy, to 3D jest bardzo słabe i w zasadzie ja wolę zdecydowanie grać w 2D niż w 3D w przypadku takiego monitora. Także no, tutaj każdy kto co woli do filmów sprawdza się to bardzo dobrze, nie męczy tak wzroku. Z kolei w grach sprawdza się to zdecydowanie gorzej. Ja wspomniałem to o okularach, które w zasadzie nie mają dużych możliwości regulacji. W przypadku osób, które już noszą okulary, w zasadzie korzystanie bez nakładek jest to niemalże niemożliwe. Typowa plastikowa konstrukcja oprawki bez dużych możliwości dostosowania się do wielkości głowy. Także tutaj, jeżeli będziemy chcieli sobie poglądać takim w 2-3 osoby, czeka nas dodatkowy wydatek. Moi drodzy,
Chyba najważniejsze mam już za sobą omówione parametry techniczne, porty, menu OSD, kilka słów podsumowania. No i moi drodzy, kilka słów podsumowania monitora EOS D2769VH. Jeżeli chodzi o plusy, niewątpliwie zaliczam tutaj wykonanie. Ten monitor jest świetnie spasowany, bardzo dobry design. Oczywiście to jest już gustu, natomiast no cienka ramka to jest chociażby niewątpliwą zaletą tego monitora. No i dobra jakość wykonania. Kolejna rzecz, obraz. Mamy tutaj do czynienia z matrycą IPS. Świetne kąty widzenia, co mieliście też okazję sami na własne oczy zobaczyć. I przede wszystkim bardzo, bardzo dobre kolory, których myślę, że nie powstydziłby się również ktoś, kto kupuje monitor zarówno do obróbki foto, jak i wideo. Także graficy, coś taniego dla Was. Kolejna rzecz, która działa na plus tego monitora, to jest obsługa właśnie 3D. Efekty w przypadku faktycznych filmów 3D są naprawdę dobre do gier, on się zbytnio nie nadaje i ta konwersja też działa tak średnio. Mamy ten efekt 3D, ale to nie jest to, co film, który w 3D został po prostu nagrany i do 3D też przystosowany. Menu OSD jest spolszczone, dosyć czytelne, mamy też duże ikony umożliwiające nam lepszą, łatwiejszą, szybszą nawigację. Także tutaj za to plus do producenta. Jakie minusy posiada ten monitor? No to oczywiście jest konstrukcja, która tych wad również się nie uszczegła. Podobnie jak wcześniej testowana konkurencja. Przede wszystkim, moi drodzy, błyszcząca matryca. Ten monitor w dzień jest praktycznie nieużywalny i ja tutaj no niestety boleję nad tym, bo nieraz dostawałem wszystkie pasy, kiedy musiałem w dzień korzystać tutaj z tego monitora, przeglądać różne strony, zwłaszcza jeżeli mam jakieś ciemniejsze elementy, to po prostu tak niemiłosiernie wszystko odbija i to nawet nie musi być słoneczny dzień. Szkoda, naprawdę szkoda, bo psuje to ogólny efekt. Nadrabia to wieczorami, tak jak teraz to w ten monitor można by patrzeć godzinami, no ale niestety tutaj na tym dość mocno cierpi. Kolejna wada to jest moim zdaniem dosyć mała ilość tutaj wejść wideo. Niestety tylko dwa HDMI, brak DisplayPort, brak DVI i do tego zamiast na przykład takiego DVI mamy DisUp. Szkoda trochę, tym bardziej, że no, nowoczesna konstrukcja, a jeszcze złącza analogowe, trochę nie bardzo. No cóż, trudno. Tak to niestety jest. Moi drodzy, to jest na tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję. Ja zapraszam Was również oczywiście do recenzji tekstowej. Zapraszam Was również na nasze forum. Moi drodzy, ocena. Powiem Wam, że ten monitor w skali naszej punktowej do 5 gwiazdek z połówkami mogę ocenić na dobrą 4. Jest to konstrukcja, która zadowoli wielu, ale jest też to konstrukcja, która potrafi zdenerwować również wielu, właśnie z uwagi na tą nieszczęsną, błyszczącą matrycę. Jego wykonanie, design, kolory, kąty widzenia, wsparcie dla 3D, to wszystko są jego niewątpliwe plusy i tak jedna cecha może zepsuć taki ostateczny efekt. Szkoda trochę tego, szkoda też jak małej ilości portów, ale też pamiętajmy o cenie tego monitora, która też jest zachęcająca i która też działa na jego plus. Pewne uwagi osobne mogę mieć do okularów, natomiast to jest tutaj cechą, bym powiedział, drugorzędną. No natomiast jeżeli z tego 3D będziemy chcieli korzystać, no to fajnie by było się, zwłaszcza na dłuższą metę, zaopatrzyć w troszeczkę wygodniejszą konstrukcję. W tym filmie to jest na tyle. Jeszcze raz Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych.